Dzień dobry, kochani. Paulita w kuchni wita. Słuchajcie, lecimy, bo do świąt już coraz bliżej. Nie wiem, czy już macie pomysły. Jak tak, to piszcie, co wy tam robicie dobrego jeszcze. Już parę pomysłów z moimi filmikami macie, więc mam nadzieję, że skorzystacie. Ale podsuńcie, no piszcie w ogóle, co robicie. Co robicie, no nie tylko na śniadanie, ale ogólnie, na przykład w taki dzień wolny, jak jest poniedziałek. Nie wiem, może się z kimś spotykacie, może leniuchujecie po prostu, no ale zjeść coś trzeba. Więc jak najlepiej, jak najszybciej, jak najmniej pracy, ale dobre jedzonko. Także piszcie, piszcie, co wy tam dobrego robicie, jakie polecacie dania. Może skorzystam, nagram jakiś filmik. A dzisiaj chciałabym wam polecić jajka z ziemniakami w sosie musztardowym. Jeszcze tego nie robiłam, robię to z wami. Więc zobaczymy, jaki to będzie smak, jak to będzie wyglądało i tak dalej. Ale myślę, że danie, które się nie powstydzicie. Chociaż zobaczymy. No to lecimy. Przepis jest na Cookidoo. Jajka z ziemniakami w sosie musztardowym. Całkowity czas to jest godzina i 5 minut. Liczba porcji 4. I nasz czas to jest 20 minut. Słuchajcie. Tu chodzi o to, że to wszystko się musi jednak trochę podgotować, tak? I zaczniemy od tego, że do naczynia miksującego wlewamy 600 g wody. Już Wam mówię, teraz to się będzie gotowało, ja sobie, nie wiem, będę w międzyczasie coś robiła innego. Szykowała się na przykład na drugi filmik, albo nie wiem, sprzątała, albo piła kawę. W każdym razie tak, wlałam wodę. Koszyczek, mam koszyczek, w koszyczku 8 jaj. Teraz co do tych jaj, no one nie są na szczęście za wielkie, ale jak wrzucicie większe jaja, to nie wiem, czy tu się 8 zmieści. Moje akurat 8 idealnie się dopasowało. No i dobra, w koszyczku mamy jaja. Zakładamy teraz pokrywę. Na pokrywę dajemy waromę. Widzicie, nie wyjęta waroma, a w waromie niespodzianki, bo ja sobie tak przechowuję. W waromie przechowuję sobie motylek i osłonkę, tak? No ale dobra. I stawiamy tak dolną część waromy. Na nią umieszczamy 750 g ziemniaków pokrojonych w 3 cm kawałki. U mnie standardowo są większe ziemniaki. Właściwie mogłam je pokroić na 3 cm, bo potem... No ale dobra, zostawimy tak. Dałam je w wodzie, dlatego żeby nie zczarniały. No patrzcie, teraz ciężko to wybrać. I czy tu będzie 750, czy muszę dobrać? Nie no, muszę jeszcze obrać parę ziemniaków, bo nie zważone. W każdym razie dorzucę. Teraz tak, ziemniaki opruszamy solą z powierzchu. I musicie zwrócić uwagę na to, żeby dziurki były odetkane. Zakładamy pokrywę. No i lecimy z tymi jajkami i ziemniakami. 14 minut, waroma, obroty. Ledwo przekręcamy na kopystkowe, tak? Ja jeszcze dorzucę ziemniaków i po 14 minutach do Was wracam. Kochani, minął nasz czas. Teraz musimy zdjąć przystawkę waromę. Uważajcie, bo to jest gorące. Oczywiście pamiętamy, jak wyciągamy koszyczek. Jak coś, to macie krótki filmik. Wyciągamy jajka, odkładamy na bok. No i dalej wracamy do naszego przepisu. Ponownie zakładamy pokrywę, zakładamy waromę, ponieważ musimy dogotować nasze ziemniaki. 18 minut, waroma, obroty znowu kopystkowe. Ziemniaki się gotują, a ja w międzyczasie przeleję sobie jajka zimną wodą i muszę je obrać. Lecimy dalej z tym przepisem, bo już po prostu jestem głodna. Słuchajcie, obrałam jajka, odstawiamy przystawkę waromę na bok. Tutaj musimy opróżnić i umyć naczynie miksujące. Więc ja sobie pozwolę zamienić, żeby było szybciej. No i teraz tak, lecimy. Do naczynia miksującego dodajemy masło 40 g pokrojone na kawałki. Już Wam pokażę w ogóle taką jedną zmianę w tym przepisie jeszcze, ale dobra, jeszcze kawałek. I teraz zakładamy pokrywę i zamiast pokrywy mamy założyć koszyczek. I teraz ja Wam powiem szczerze, że ja po prostu użyję swojej waromy, nie będę brudziła koszyczka, bo później trzeba to umyć, choćby nawet w zmywarce. Minuta, 100 stopni, obroty 1, czyli rozpuszczamy nasze masło.
Zapewne słyszycie, szybko poszło. Teraz tak, ściągam znowu swoją waromę, tak będę wkładać, ściągać i tak dalej. Ale do naczynia musimy wsypać 40 g mąki pszennej. Masło roztopione, czyli robimy sosik do tego musztardowy. Dobra, mąkę mam. Znowu zakładam zamiast koszyczka swojego, ja tu sobie zakładam swoją waromę. 3 minuty, obroty 1, 100 stopni. No i dobra, lecimy dalej. Słuchajcie, ja w międzyczasie też dołożyłam tutaj te jajka, żeby one się grzały, bo nieraz mówicie, że w przepisach co z tego, że danie jest, sos jest, jak to jest zimne. Więc ziemniaki cały czas mi się podgrzewają razem z tym robieniem sosu. Do tego położam jajka. Oni każą położyć w całości. Ja część położyłam w całości, część na połowę, bo potem jak one będą gorące, ciężko je będzie pokroić. Ale lecimy z naszym sosem. Dodajemy 200 g śmietany 18, ja mam 12, ważne, żeby była kwaśna. Tutaj oczywiście możecie też dać jogurt naturalny. I tak naprawdę już za chwilę będziemy jeść. Dobra, przedobrzyłam, ale to nic. 320 g wody. Dobra. Łyżeczkę bulionu, pamiętajcie, róbcie swój koncentrat bulionu, czyli tak zwaną kostkę rosołową. Bo naprawdę warto. Szczypta soli, szczypta pieprzu. I do tego gałka muszkatołowa. Ja wiem, tu powinno być, ale my nie lubimy, nie dodaję, kto ma ochotę. Proszę bardzo, dwie szczypty gałki muszkatołowej mielone. Zakładamy pokrywę. Tutaj musimy założyć miarkę, ale ja sobie oczywiście założę moją waronę. 10 sekund, obroty 5, czyli miksowanie składników na sos. Zapewne słyszycie, już mamy zmiksowane, nałożyć przystawkę waroma z ziemniakami i jajkami, czyli dokładamy. 7 minut, 100 stopni, obroty 2. Ja już pomału sprzątam, bo tak naprawdę jeszcze chwila i będziemy jeść. Dobra kochani, lecimy dalej. Jaja przekroić na pół i ułożyć razem z ziemniakami na półmisku. I póki co ja to zostawiam jeszcze chwilę, bo robię dalej. Dodajemy do naszego sosu między 30 a 40 g musztardy. Tej takiej ostrej. Widzicie nazwę, bo mi jest ciężko wymówić, a potem i tak mówicie, że źle mówię, więc wolę, żebyście sobie przeczytali. Między 30 a 40 g tej musztardy. Patrzcie, a ja jej nie wytarowałam i teraz, dobra, niech będzie tak. Trochę to jest dziwne, bo teraz tak, muszę założyć pokrywę. 30 sekund, obroty 8, z czego zwiększamy, obroty 4 i potem w tym czasie zwiększamy do 8. Także zaraz wracam. Zapewne słyszycie, zmiksowało nam się, sosik pięknie. Teraz dodajemy musztardę francuską, 25 g tej ziarnistej. Ale u mnie to będą jadły dzieci, a francuska jest też ostra, więc ja zwykłą dodam. Fakt, że te ziarenka będą fajnie wyglądały, ale można to udekorować jeszcze czymś innym. Także znowu zakładamy miarkę z pokrywą. Teraz już 10 sekund, obroty 3. Ja już nakładam danie na talerz. No i tak, jeszcze mamy doprawić to solą, pieprzem. Ja nie doprawiam, bo nie wiem, jaki to jest smak, ale sobie już spróbuję i wtedy będę wiedziała. Dlatego na mały talerzyk odłożyłam sobie jedną taką malutką porcję, żeby spróbować. Połowę sosu przelać do sosierki, pozostałą połowę polać na półmisek z jajkami, z ziemniakami. No i słuchajcie, posypać to koperkiem. Ja zaraz to będę sypała koperkiem, bo póki co... Ale gęsty sos wyszedł, nie wiem, czy wy to widzicie. O, trzeba spróbować wszystkiego. Zaraz nakładam dla całej reszty. Myślę, że takie danie będzie fajne. No na obiad, tak? Ziemniaki, zobaczcie. Ziemniaki są miękkie, aż widelec, o, jak w masełku wchodzi. Jajko też ugotowane, oczywiście muszę spróbować sos. Ła, spadł aż. Ja bym tu nie doprawiała żadną solą, za żadnym pieprzem. Musztarda jest naprawdę ostra. Ale jest przepychota. Danie naprawdę warte polecenia. Z kopereczkiem jeszcze do tego. Taki powiew wiosny ten koperek. Super. Sos jest naprawdę super. Także polecam danie. Jajka z ziemniakami w sosie musztardowym. A wy piszecie mi,
co wy mi polecacie. Buziaki, pa, pa!